mi pytania. Pierwsza runda. Ekran będzie wykorzystywany. Słuchajcie, uśmiechajcie się. Możecie pomachać. Zastanówcie się, co powiedzieć, jak się przedstawić. Dokładnie, będę was pytał o to, żebyście się przedstawili. Żebyście powiedzieli, jak się nazywacie, skąd przyjechaliście. Co dla was oznacza zwycięstwo w tej grze? Już? Dzień dobry wszystkim. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Za chwilę będzie miał miejsce teleturniej, w zasadzie internetoturniej 1 z 10. Zasady, którymi będziemy się kierować, są zasadami ogólnie dostępnymi w internecie. Zasady spisane przez organizatora TVP. W związku z tym nasz turniej będzie się składał z pierwszej rundy, z drugiej rundy i z rundy finałowej. Chciałbym również dodać, że zwycięzca dzisiejszego turnieju, a może być on tylko jeden, uzyska nagrodę w postaci zwrotu kosztów albo w zasadzie zapłacenia opłaty zjazdowej za zjazd w Walencji młodzieżowy, który będzie miał miejsce w przyszłym roku. Jakiś. Czyli jest to nagroda mniej więcej 150 euro, na którą możecie liczyć. Jeżeli będą jakieś dalsze gratisy, to Marek na pewno będzie o tym informował. Na razie nie informuję. Więc teraz tak, chciałbym, żebyście. Zanim zaczniemy serię pytań, chciałbym, żebyście się przedstawili, powiedzieli, skąd przyjechaliście, no i pozdrowili nas wszystkich. Skąd przyjechałaś do nas, Karolino, z Warszawy? Jestem Karolina i mieszkam w Michałowicach. Z Michałowic. Pozdrawiam wszystkich. Jestem Kamil i przyjechałem z Pragi południe. Mam na imię Marta, przyjechałam z Warszawy, jednak pochodzę z diecezji zachodniej, z Dolnego Śląska i pozdrawiam moją rodzinę, jeżeli to oglądają. Dzięki. Nazywam się Janek, przyjechałem z Pratkowa, diecezja wschodnia. Pozdrawiam wszystkich. Brawo. To nie jest jeszcze pytanie. Punktowane. Weź drugi mikrofon w razie czego. Weź ten mikrofon. Dzięki. Nazywam się Kamil. Brawo. Przyjechałem z Bielska Podlaskiego. Pozdrawiam. Mam na imię Paulina, przyjechałam z Białegostoku. Pozdrawiam. Błażej, przyjechałem ze stolicy i pozdrawiam moich rodziców. Kuba, przyjechałem z bardzo znanego miasta, Pratków, polecam. Mam na imię Samuel, przyjechałem z Krakowa, dziękuję. Maciek z Warszawy. Super. A ja nazywam się Tomek Dudkowski i będę miał przyjemność, żeby poprowadzić te zawody. Jestem z Warszawy. Dobrze, słuchajcie, pierwsza runda. Musimy chyba pokazać, kto ile ma szans, dlatego że zgodnie z regułami tej gry wszyscy mają po trzy szanse? Nie wszyscy mają po trzy szanse, dlatego że według reguł tej gry wszyscy ci mają po trzy szanse, którzy są poniżej 25 roku życia i chyba i nie studiowali również w szkole teologicznej.
W związku z tym, jak widzicie, szanse się zmniejszają niektórych. Proszę, rozpoznajcie to i jeżeli chcecie zaprotestować, to to jest ostatnia szansa. Czy jesteście za tym, żeby wykluczyć Błażeja z tej gry z powodów dyscyplinarnych? Dobra, czy zakończyliśmy? Jest OK? Zobaczcie, sprawdźcie. Marta jest w trakcie. Marku, Marta jest w trakcie studiów. Co robimy? Dziękujemy za przyznanie się. Punkt odjęty. Słuchajcie, przeczytam zasady pierwszej rundy. Generalnie zasady są następujące. Każdy otrzyma jedno pytanie w pierwszej serii, że tak powiem, później drugie pytanie, czyli będę czytał 20 pytań. Każdy będzie odpowiadał w pierwszej rundzie na dwa pytania. W momencie, jeżeli znajdzie się osoba, która nie odpowie na żadne pytanie w pierwszej rundzie, odpada, nie przechodzi do drugiej rundy. Jedziemy po kolei, nie wyznaczamy kolejnych osób. Jest czas określony na odpowiedź. Jak usłyszycie takie to znaczy, że czas minął. Czy możemy zaczynać? Ktoś potrzebuje wody, ręcznik? Dobrze. Uwaga. Pytanie pierwsze, Karolina. Ile rozdziałów ma Ewangelia Łukasza? 24. Bardzo dobra odpowiedź. Pytanie drugie. Czym żywił się Jan Chrzciciel? Szarańczą i miodem. Bardzo dobra odpowiedź. Brawo! Brawo! Pani z numerem trzecim. Jan Apostoł, kończąc Ewangelię, zaznacza, w jakim celu ją spisał. Proszę podać własnymi słowami ten cel. Apostoł Jan, kończąc Ewangelię, zaznacza, w jakim celu ją spisał. Proszę podać własnymi słowami ten cel. W ramach bratniej miłości? Nie. Odpowiedź przeczytam, jak jest w tym tekście, na którym się powołuję. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Odpowiedź błędna pierwsza. Słyszeliście? Uwaga, pytanie kolejne. Co rozbiła i co wylała Maria na nogi i głowę Jezusa podczas uczty w Betanii w domu Szymona Trędowatego? Raz, dwa, trzy. Olejek alabastrowy. Dobrze. Chwilka. Poczekaj. Jeszcze raz. Co rozbiła i co wylała Maria na nogi i głowę Jezusa podczas uczty w Betanii w domu Szymona Trędowatego? Olejek ze słoika alabastrowego. Jaki olejek? Znaczy, nie pamiętałem. Okej. Okay. Czyli zła odpowiedź. Alabastrowy flakon i nardowy olejek. Jesteśmy ostrzy, jak widzicie. Kogo Jezus uzdrowił przy sadzawce Betesda? Chromego. Jeszcze raz? Chromego. Chromego. Odpowiedź prawidłowa. Tylko jeden z ewangelistów opisał umywanie nóg podczas ostatniej wieczerzy paschalnej przez Jezusa. Podaj Ewangelię i rozdział. Jan. 13? To jest prawidłowa odpowiedź. Brawo. Czy przywódca synagogi Jair osobiście przyszedł do Jezusa, prosząc o uzdrowienie córki? Tak, osobiście przyszedł do Niego i powiedział, żeby tam przyszedł do Jego córki. Dziękuję. Prawidłowa odpowiedź. Uzupełnij słowo z Łukasza 17,3. Nie, to był taki, tak chciałem trochę zagrać pauzą. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta?
Dwa wyrazy. Ja muszę prosto słowami dokładnie takimi, jak tak. Sobie pokażę. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta... A mam tutaj liczby czasu, bo chciałbym tak... No właśnie mija ten czas. Okej? Okay. Wiesz czy nie wiesz? No słowo nie wiem, to strzelam, że... No dobra, nie będę strzelał, okej, okay. Nie będzie uczciwie. Dobra, odpuść mu. Takie są słowa. Tak. Z czego Jezus skręcił bicz w drugim rozdziale Ewangelii Jana? Ze sznura konopnego. Z powrózków. Taka jest prawidłowa odpowiedź. No to... Właśnie to. W którym roku narodził się Jezus? No mówi się, że w pierwszym roku naszej ery, ale są różne teorie akurat na ten temat. To ja bym chciał tą inną teorię usłyszeć. Mówi się, że w trzecim roku przed naszą erą. Piąty rok przed naszą erą. W czwartym umiera Herod Wielki. Jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, to albo niech mówi teraz, albo zamilknie na wieki. Uwaga, przechodzimy do pani z numerem 1. Według Jana 15:26, od kogo przychodzi Duch Święty? Od Ojca. Bardzo dobra odpowiedź. Który z apostołów wyraził niezadowolenie i oświadczył, że to strata środków, gdy Maria Magdalena wylała drogi olejek na stopy Jezusa? Judasz. Który? Judasz? Iskariota. Bardzo dobrze. Kogo osobiście ochrzcił Jezus? Kogo osobiście ochrzcił Jezus? Nikogo. Bardzo dobra odpowiedź. Ewangelista Marek sprawozdaje, iż Jezus przepowiedział zdradę Piotra. Ile razy zapiał kogut, nim Piotr spostrzegł się, co zrobił? Trzy razy. Jak brzmi odpowiedź prawidłowa? Dwa razy. Trzy razy miał się zaprzeć. Jakie kłamstwo ustalili żołnierze pilnujący grobu i starsi żydowscy, aby nie dopuścić do wiary w zmartwychwstanie? Kamil. Że uczniowie wykradli ciało. Tak. Prawidłowa odpowiedź. Powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. Wymień nazwy dwóch sadzawek wspomnianych w Biblii. Betesda i Syloe. Brawo. Na co czekali chorzy przy sadzawce Betesda? Na poruszenie się wody rzekomo przez anioła. Mimo, że to Błażej, to odpowiedź prawidłowa. W którym rozdziale Ewangelii Łukasza zapisana jest modlitwa pańska? Muszę chyba więcej posługiwać Ewangelii Łukasza. Tak, myślę, że jak wrócę do domu, to zrobię. To musisz strzelać. Nie wiem, czy pamiętasz, Karolina podała, ile jest rozdziałów. Pamiętam, 24. Tak, no to masz jedną na 24, jedną 24 szansę. Wydaje mi się, że w rozdziale 10. Nawet powiedziałbym, że bardzo blisko, bo w 11, ale to jest nieprawidłowa odpowiedź. W którym rozdziale Ewangelii Mateusza zapisana jest modlitwa pańska? W 12. W 6. Przykro mi. I ostatnie pytanie w tej rundzie. Po cudzie nakarmienia 5000 mężczyzn, ile koszów okruszyn zebrano? 12. Prawidłowa odpowiedź. Dziękuję, gratuluję. Zobaczmy, jaki mamy stan. Sytuacja jest taka, że Janek, dziękujemy. Brawa dla Janka. Przypomnij mi swoje imię. Kuba. Miałeś dwie złe odpowiedzi, mimo tego, że zachowałeś szansę, ale zasady pierwszej rundy są takie, że dwie nieprawidłowe odpowiedzi eliminują. Także dziękujemy. Brawa dla Kuby.
No i na placu boju pozostało 8 osób. Życzę wam powodzenia. Druga runda rządzi się trochę innymi prawami. W drugiej rundzie zasady są następujące, że macie tyle samo szans, które, że tak powiem, są na tablicy, więc nic się tutaj nie zmienia. I po udzieleniu poprawnej odpowiedzi wskazujecie osobę, która będzie odpowiadała na to pytanie. Czyli... Czy ty też miałeś dwie nieprawne odpowiedzi? Brawo. Dzięki. Zostało 7 graczy na polu chwały. Czyli teraz tak, zadaję pytanie pierwszej osobie. Pierwsza osoba, jeśli odpowie prawidłowo, wskazuje kolejną osobę, która odpowie. Jeżeli osoba kolejna nie odpowie na pytanie, to osoba, która ostatni raz udzieliła prawidłowej odpowiedzi, wskazuje kolejną osobę. Nie wskazujemy na siebie, bo to nie ma sensu. Chyba że ktoś jest, ma coś w sobie z kamikadze, to zapraszamy. Uwaga, pierwsze pytanie do pani z numerem 1. Karolina, czy jesteś gotowa? Nie był on światłością świata, lecz miał zaświadczyć o światłości. O kim jest mowa? O Janie Chrzcicielu. Bardzo dobra odpowiedź. Kogo typujesz? Numer 5, Kamil. Zacheusz nieuczciwie się wzbogacił, wymuszając większe podatki. Gdy spotkał Jezusa, chciał naprawić swe winy. Jaką złożył deklarację? Że zwróci to, co na kim wymusił, w 2x. Odpowiedź prawidłowa to: połowę majątku odda ubogim, a jeżeli kogoś oszukał, zwróci 4-krotnie więcej. Czyli odpowiedź błędna. Karolina, kogo typujesz? 2. Przy jakiej studni Pan Jezus spotkał Samarytankę? Przy studni Jakuba. Brawo. Kto następny? Pani z numerem 1. To się nazywa dekarolinizacja. Dokończ tekst z Ewangelii Łukasza 10. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wypchnął robotników na żniwo swoje. Brawo. Co prawda pojawia się tam słowo wysłał, a nie wypchnął. W innym przekładzie jest wypchnął. Mam na ciebie oko. Karolina, kto teraz? 7. Dobrze. Wymień 3 osoby, które Jezus wskrzesił z martwych. Młodzieniec z Nain, dziewczynka, córka Naira i Łazarz. Brawo. Kogo typujesz? No to może mojego starszego zboru, pana z numerem 10. Oj, dofinansowania nie dostaniesz na Pathfindersów. Jak nazywała się moneta, którą miała w pyszczku ryba złowiona przez Piotra? Denar. Stater. Błażej, na kogo teraz padnie? No to padnie może pytanie. Tutaj pan z numerem 5. Dobrze, pan z numerem 5. Dlaczego Jan Chrzciciel w Ainon blisko... Dlaczego Jan chrzcił w Ainon blisko Salim? Bo tam zgromadzały się tłumy. Bo tam było dużo wody. Tak brzmi prawidłowa odpowiedź. W międzyczasie Maciek nie zrezygnował, tylko po prostu stracił wszystkie szanse. Także brawa dla Maćka. Kim, kto teraz? Kamil, z kim z zawodu był Łukasz, autor Ewangelii? Kim z zawodu był Łukasz, autor Ewangelii? Był lekarzem. Brawo. Oznaczam osobę z numerem 6.
6. W którym kierunku od Jerozolimy leży Betlejem? Wschód. Południe. Tak brzmi prawidłowa odpowiedź. Kto teraz? Wyznaczam osobę z numerem 3. Uwaga. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego, która Ewangelia zaczyna się tymi słowami? Jeszcze raz. To jest pierwszy tekst z danej Ewangelii. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego, która Ewangelia zaczyna się tymi słowami? Ewangelia Łukasza. Ewangelia Mateusza. Wyznaczam osobę z numerem 7. Brawo dla Marty, chwileczkę. Dzięki. Numer 7. Błażej. Wymień dwie z trzech kobiet, które w poranku zmartwychwstania poszły do grobu. Maria Magdalena i Syloe. Według Ewangelii Marka ostatniego rozdziału Syloe tam była. Uwaga. Maria Magdalena, Maria Jakubowa i Salome. Sadzawka jest Syloe. No, zdarza się. Kto teraz? Wyznaczam osobę z numerem 5. 5. Kamil. 5. Ostatnia szansa, tak żeby podnieść presję. W jakim mieście mieszkał Łazarz? Łazarz mieszkał w Kafarnaum. Łazarz mieszkał w Betanii. Wyznaczam osobę z numerem 6. Kamil jest Terminatorem, nie wiem, czy zauważyliście. Brawo dla Kamila. Paulina, jakie pierwsze słowo wypowiedział Jezus do uczniów po zmartwychwstaniu? Podpowiem, że to nie było cześć. Myśliłam się. Jakie było pierwsze słowo Jezusa po zmartwychwstaniu do uczniów? Nie wiem. Pokój wam. A, wiedziałam. Są takie chwile. Brawo dla Pauliny. I w ten sposób zakończyliśmy drugą rundę, bo wyłoniliśmy trzech finalistów. Brawa! Mamy trzech finalistów. Pytanie do was, jak się czujecie, Karolina? Denerwuję się. Denerwujesz się. Zupełnie niepotrzebnie. Pytania będą coraz łatwiejsze. Teraz nasza ekipa przygotuje specjalnie dekoracje pod finał. Jak wam się wydaje, pytania są łatwe, trudne, szanowna publiczności? Łatwe, trudne, niezrównoważone, tak? No niestety, niektórzy mieli prostsze pytania, niektórzy trudniejsze. Niektórzy się męczą. Okej. Teraz runda finałowa. Teraz tak. Zasady w finale są następujące. Dostajecie po 3 nowe szanse, ale każdemu z was, jak widzicie, naliczyły się punkty w zależności od tego, ile zachowaliście szans. 3 niedobre odpowiedzi eliminują z dalszej gry. Jest 40 pytań, które uzyskacie. To jest maks, który mogę zadać. Będę zadawał pytanie wszystkim graczom i teraz jak będziemy wyłaniać, kto jest szybszy? Że tak powiem, publiczność mi pomoże, a że tak powiem, odpowiadamy poprzez podniesienie ręki i ja udzielam głosu wtedy, żeby nie było niedomówień. 3 prawidłowe odpowiedzi oznaczają, że przechodzimy jak gdyby do drugiej fazy finału,
gdzie jest czytana jest odpowiedź, zgłaszacie się po odpowiedź i może, nie, teraz pokręciłem. Wyznaczamy osobę, tak. Dobra. No to uwaga. Który apostoł na pewno miał żonę? Karolina? Piotr, ponieważ miał teściową. Brawo, prawidłowa odpowiedź. Gdzie znajdowała się wioska, w której Pan Jezus uzdrowił 10 trędowatych? Jak się nikt nie zgłosi, no to, to idziemy dalej. Jest? Okej, okay, Karolina. No, lubisz igrać po prostu z ryzykiem. W Samarii. Gdzie znajdowała się wioska, w której Pan Jezus uzdrowił 10 trędowatych? W Samarii brzmi odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź jest między Samarią i Galileą. No przykro mi, no co mogę dodać. Uwaga. Kto prorokował w 11 rozdziale Jana, że Jezus umrze za cały naród? Naród. Błażej? Kajfasz. Brawo. Ile lat była budowana świątynia Heroda? Jeżeli rezygnujecie, to możecie tak pomachać ręką, że to będę wiedział, żeby dłużej nie czekać. Karolina? Dobra. Zanim odpowiem, to możecie strzelić, jakbyście strzeli. 46. A, widzicie? A? Warto było poczekać? W którym rozdziale Jana Jan Chrzciciel powiedział: on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Karolina? Dobrze. W trzecim. Na razie macie nosa, powiem wam. Natanael miał złe zdanie o Nazarecie. A sam skąd pochodził? Na razie wygrywa Karolina. Jak tak będziecie szli łeb w łeb, to... Natanael miał złe zdanie o Nazarecie. Skąd pochodził? Dobra. Z Katowic. Z Kany Galilejskiej. Która z Ewangelii powstała jako pierwsza i mniej więcej kiedy? Karolina, słucham. Pamiętaj, pytanie składa się z dwóch części. Która z Ewangelii powstała Ewangelia jako pierwsza? Ewangelia Marka. Okej. Okay. I mniej więcej kiedy? I mniej więcej koło 60 roku. Brawo! Prawidłowa odpowiedź. Jak miał na imię ojciec Mateusza, apostoła? Ręka. Jak miał... Nie, jeszcze masz dopiero dwie prawidłowe odpowiedzi. Jak miał na imię ojciec Mateusza apostoła? Nie widzę machnięcia rączką, a czekam. Karolina? Dobrze, to idziemy dalej. Miał na imię... Znaczy Mateusz, syn Alfeusza. Proste, prawda? No. Jakub, syn Alfeusza. Nie, Jakub był synem Alfeusza. Komisja? Może było ich dwóch. Nie, Jakub. Mateusz nie miał, Mateusz Lewi nie miał dwóch imion. Nie, Mateusz Lewi był, ale był Jakub syn Alfeusza. Uwaga, komisja się zbiera. Proszę prowadzącego mu stać szansę skasować.
Dobrze, niezależnie od tego i tak nie odpowiedzieliście na to, więc pójdźmy dalej. Jakimi słowami zwracał się do Jezusa ślepy żebrak w okolicach Jerycha? Karolina. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Brawo. Teraz Karolina, możesz wyznaczać osobę bądź samą siebie, kto na pytanie kolejne będzie odpowiadał. Kamil. Dobrze. Dziękuję. W którym rozdziale Ewangelii Łukasza można znaleźć następujące zdanie? I odpowiadając rzekł, powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. W którym rozdziale Ewangelii Łukasza? W 17. W 19. Przykro mi. Kogo teraz? To Błażej. Dobrze. Chlebem z jakiego ziarna nakarmił Jezus 5000 ludzi? Podpowiem, że to nie był produkt bezglutenowy. Z pszenicy. Z jęczmienia. To Kamil. Kamil. Uzupełnij słowo z Łukasza 17:28. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili. I tutaj jest to miejsce, gdzie uzupełniasz. Jeszcze raz. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili. I żenili się. Budowali. Karolina, killerze, kto teraz? To Błażej. Błażej. Kogo cytuje Jan? Zaślepił oczy ich i zatwardził Izajasza. Serca. Dobrze. No to może, no to pani Karolina. Pani Karolina, pani z numerem 1. Zgodnie z jakim, czyim proroctwem Jan powiedział o sobie, że jest głosem na pustyni? Izajasz. Tak, Izajasz to nasz ulubiony autor od dwóch pytań. Brawo. Kto teraz, Karolina? Kamil. Kamil. Uwaga, to będzie pytanie o liczbę. Ile stągwi wody przemienił Jezus w wino w Kanie Galilejskiej? Stągwia liczy około 30 litrów, co wnioskując po ilości wina, jaką mogli wypić biesiadnicy, było to 20 stągwi. Nawet 6. Nie wiem, jakich masz znajomych, ale to było 6 stągwi. Brawo dla Kamila. Dzięki, Kamil. Karolina, ty wskazywałaś Kamila, więc teraz... Błażej. Uwaga. Który z uczniów Jezusa pierwszy wyznał, że jest on Synem Bożym? Szymon, Piotr, syn, tak? Natanael. Taka jest prawidłowa odpowiedź. Karolina, na kogo? Może na siebie? A mogę. Jak według Mateusza 21 odpowiedział Jezus na to pytanie? Przystąpili do Niego, gdy nauczał arcykapłani i starsi ludu, mówiąc, jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc? Jezus zadał im pytanie, powiedział, odpowiedzcie mi na pytanie, czy chrzest Jana był od Boga, czy od ludzi? Brawo! I w ten sposób konto Karoliny wzbogaciło się o 20 punktów. Warto. Karolina, może znowu na siebie? Błażej. Co według rady Jana Chrzciciela mieli dalej robić skruszeni celnicy? Pobierać tyle podatków, ile należy według prawa. Nie pobierać więcej, niż im się należy. Brawo, prawidłowa odpowiedź. Błażej, gonisz, czy... Aha, dodam, że wygrywa ta osoba, nie która ma najwięcej punktów, tylko ta, która zachowa chociaż jedną szansę.
Jeszcze raz zadam pytanie. Błażej, kto teraz? Powtórzyć? Czy... Nie wiem, Karolina tak czy siak. Karolina. Który ewangelista i dlaczego zwraca największą uwagę na ludzi chorych i pokrzywdzonych? Łukasz, ponieważ był lekarzem. Brawo. Którzy z błogosławionych to będą... odpowiadać. Aha, właśnie. To Błażej. Którzy z błogosławionych będą nazwani synami Bożymi? Cisi. Jak myślicie? Pokój czyniący. To jest prawidłowa odpowiedź. Brawo. Brawo za Błażeja. Brawo dla Karoliny. Mam pytanie, czy chcecie zobaczyć śrubowanie wyniku, czy śrubujemy wynik? Karolina. Którzy z błogosławionych będą nazwani synami Bożymi, to byli czyniący pokój. A teraz pytanie dla ciebie. Z ilu kazań Jezusa składa się Ewangelia Mateusza? 5 wielkich mów jest w Ewangelii Mateusza. Zgadza się. Brawo. Czyli kazanie na górze, mowa eschatologiczna, czyli 24 rozdział Ewangelii Mateusza, kazanie nad morzem, 13 rozdział, kazanie o uniżenie, 18 rozdział i ostatnie nauki przed odejściem, 21, 22 rozdział. Gdybym nie miał kartki, też bym powiedział. Uwaga, kolejne pytanie. Na 92? 10 punktów, bo nie można wejść na siebie. Właśnie, 10, czyli 82. Dziękuję. Na jakie słowa Jezusa uczniowie zareagowali w taki niezwykły sposób? A ci, którzy to usłyszeli, rzekli, któż wtedy może być zbawiony? Że łatwiej będzie wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wejść do Królestwa Bożego. Brawo. Dokończ. Zaprawdę, zaprawdę powiada wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze... obfity plon wydaje. Brawo. Która Ewangelia zawiera najwięcej cytatów ze Starego Testamentu? Mateusza. To takie pytanie z gwiazdką, bez punktacji. Ile? Jakbyś miała strzelić, możesz się pomylić o jeden. Nie wiem, ale Mateusz najwięcej cytował proroków ze Starego Testamentu, ponieważ to była Ewangelia dla Żydów i on chciał w ten sposób udowodnić, że Jezus jest Mesjaszem, ale dokładnie ile to nie pamiętam. No to strzelaj. Nie wiem, może z 10? 51. Wow. Uzupełnij słowa Jana 13:21. Chyba, że już jesteś w stanie powiedzieć, co tam jest napisane. No dobra. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył mówiąc, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył mówiąc, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jezus, jeden z was mnie wyda. Brawo. Która z czterech Ewangelii została napisana z myślą o odbiorcy rzymskim? Marka. Marek pisał do wyznawców, którzy znajdowali się w zborze w Rzymie. Brawo. Dlatego tłumaczył im po prostu wszelkie jakieś tam zwroty aramejskie. Brawo. W Ewangelii Jana, 10 rozdziale, Jezus mówiąc o owcach wspomina trzy symboliczne postacie. Dobry pasterz, złodziej, łamany przez zbójca i... najemnicy. Najemnik. Brawo. Ile razy i kiedy Jezus płakał? Jezus zapłakał nad Jerozolimą, potem zapłakał nad grobem Łazarza. Ale kontynuuj, kontynuuj. Czy to już wszystko? No tyle. Brawo. Który z ewangelistów nazwał swoją księgę Ewangelią o Jezusie Chrystusie? Marek. Brawo.
Jakie było ostatnie polecenie Jezusa do uczniów przed w niebo wstąpieniem spisane w Ewangelii według Łukasza? Ostatnie polecenie Jezusa do uczniów przed w niebo wstąpieniem spisane w Ewangelii Łukasza. Nie pamiętam dokładnie, ale pozostańcie tutaj. Czyli gdzie? Na miejscu w Jerozolimie. Po co? Nie pamiętam dokładnie. Okej. Okay. Uczniowie mieli pozostać w Jerozolimie, oczekując obietnicy Ojca. Wylanie Ducha Świętego. Wylanie Ducha Świętego. Mhm. Czyli jedną odpowiedź zabraliśmy już? Czy to już koniec? Zabraliśmy, dobra. Ale walczysz dalej. Nie dekoncentruj się. Nie myśl już o Hiszpanii. Słońce, plaża, siesta. Jan miał na imię, jak, jeszcze raz. Jan miał na imię, przepraszam, jak miał na imię ojciec Szymona Piotra? Szymonie, synu Jana. Syn był synem Jana. Odpowiedź prawidłowa to Szymonie, synu Jonasza. Ale to chyba też zależy od przekładu. Sprawdźcie, warszawski 21 rozdział Ewangelii Jana. Jezus mówi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie. Uwaga, sprawdzamy. Dobrze, brawo. Pytanie kolejne. W którym rozdziale Ewangelii według Marka zawarta jest mowa Jezusa o znakach powtórnego przyjścia i zburzenia Jerozolimy? Ewangelia Marka. Pamiętam. 14. 13. Brawo. Brawo dla Karoliny. Gratulacje. Pogratulować ten wynik, to już jest dobra przepustka. Możesz się Karolino, zacząć pakować. W przyszłym roku od 1 do 5 sierpnia jest Paneuropejski Kongres Młodzieży w Walencji i Karolina tam będzie. A wy też się wybierzcie, zaplanujcie tą datę. Wyjazd nie będzie aż taki drogi, jak miejsce jest niezwykłe, gdzie młodzież z całej Europy spotyka się, żeby na takim niezwykłym kampie uwielbić Pana Boga. Jestem usatysfakcjonowany tym finałem. Na kampie mieliśmy chyba rok temu, prawda? Coś podobnego. Nie straciłam żadnej. No dzisiaj już. Właśnie nauczeni tamtymi doświadczeniami przygotowaliśmy trochę trudniejsze pytania. No cóż, bardzo dziękujemy, gratulujemy wiedzy, która na pewno nie była tylko na ten konkurs, ale przyda się tak po prostu w naszych poszukiwaniach, w naszych poszukiwaniach tych dróg, kiedy widzimy jedną osobę, z kim ona była gdzieś tam powiązana, gdzie poszli, gdzie to było, jaka odległość. Im więcej wiemy, tym te Ewangelie stają się dla nas bardziej, jeszcze bardziej zrozumiałe. Dużo błogosławieństw dla wszystkich i uczestników, i widzów. I my się już żegnamy z widzami Nadzieja TV, dlatego że za pół godziny będziemy mieć warsztat, ale żeby warsztat miał bardziej taki charakter wewnętrzny, żeby każdy mógł się swobodnie wypowiedzieć, będziemy już tutaj we własnym gronie. Trzeba przyjeżdżać na zjazdy, żeby mieć we wszystkim, do wszystkiego dostęp. Zapraszamy i my widzimy się o godzinie 12 na warsztacie o uczeniu się, że można się uczyć bez znaczenia ile mamy lat, dla każdego. Zatem do miłego zobaczenia.